Meta jest 77. rajdu Polski. A co tam w głowie po rajdzie pozostało? Co pozostało? No na pewno dużo doświadczenia takiego cennego, które na pewno w przyszłym roku nam pomoże, bo tutaj jadąc na ten rajd to trochę biała kartka papieru była i wszystko jakby nowe odcinki, nowe auto, nowa opona, nowe zawieszenie, wszystko nowe, więc będzie łatwiej. Cieszę się, że zrobiliśmy te wszystkie kilometry, że jesteśmy na mecie. Niektóre odcinki trochę poszły gorzej, niektóre trochę lepiej. Też zdarzyły nam się błędy, bo też było cofanie. Zgasiłem auto na starcie, gdzieś tam nas postawiło, wyskoczyło auto z kolejny, więc naprawdę działy się różne rzeczy, ale dobrze się działy, bo już wiem więcej, nie? Więc jakby z tego klucza wszystko jest okej. No, wiadomo, chciałbym być szybszy, ale wiem, że to nie pora na to. No właśnie, to teraz doświadczenie łapiesz. Dużo tego doświadczenia udało się na rajdzie polskiej złapać, no bo nowy samochód, to tutaj musiało się dużo podziać. Powiedz, czy jakieś przygody były oprócz tego, co mówiłeś? Takie spektakularne? Nie było jakiejś akcji, że wybierałem między drzewami, gdzie mam celować Właśnie ja wiedziałem, że musimy jechać z zapasem, żeby mieć zawsze ten margines bezpieczeństwa, żeby zdążyć gdzieś tam jeszcze się ratować. No tak samo z tym cofaniem. No mogłem próbować złożyć się w zakręt, ale stwierdziłem, nie, jedziemy na wprost, nie? Więc żeby nie próbować, bo na wyjściu był mostek i rzeczka, więc jakbym furę utopił na pierwszym OS-ie, to by było kiepsko, więc... Był taki kompromis, nie? Więc tak naprawdę oprócz połamanego zderzaka z przodu po chopie Tanaka, nie? Na Oleckach, tak? Nie, no. No, ta. Olesko. To nie mamy jakichś większych szkód w samochodzie, więc jakby tutaj się cieszę i teraz część asfaltowa, którą powinno być trochę łatwiej, choć teraz się zastanawiam, jak to auto się będzie prowadzić po asfalcie, więc teraz nowa rzecz przede mną. No właśnie, a propos nowej rzeczy, to nowa rzecz za tobą. Zacząłeś się dogadywać z Hyundaiem? Znaczy ja nie znam jego możliwości, nie? Bo to jest jakby najgorsze, bo przyjeżdżając na ten rajd, to nie dość, że nie znam możliwości opony, to nie znam możliwości samochodu. Na asfalcie będzie trochę łatwiej, bo znam możliwości slicka, czy opon asfaltowych. Teraz musimy dojść do możliwości samochodu. Jak długo mi to zajmie, nie wiem. No mam nadzieję, że niedługo. Ale znasz możliwości rywali. No i tutaj poprzeczka jest wysoko postawiona. Znaczy nikt nie mówił, że będzie łatwo, że będziemy jakby odpuszczać. Ja mogłem jeździć kolejny rok Subaru, ale nie chciałem. Ja chciałem przejść klasę wyżej. Chciałem jeździć samochodem klasy R5. Ale zakładając już ten scenariusz, który jest z Hyundaiem, zakładaliśmy jakby dwuletni program, że w pierwszym roku się uczymy, a w drugim atakujemy, więc jakby konsekwentnie będziemy ten plan realizować.